Witam serdecznie. Codzienne pokazuję tutaj codziennie na codzienne zabiegi inhalacji wodą z kokosa. Wielu ludzi pyta, dlaczego zastosowałem wodę z kokosa, a więc żeby rozcieńczyć jad skorpiona 30%. Woda kokosa jest, to jeszcze raz powtarzam, najlepszym płynem izotonicznym świata. 600 mg sodu, 900 potasu. Używany jest jako socze, podawany w Wietnamie do żyłów. Jest to cudowny płyn, który stworzyła przyroda. Nie trzeba tutaj żadnej sokowirówki wolnoobrotowej, szybkoobrotowej. Nie ma rozerwanej cytoplazmy. Wkładam rureczkę i uzupełnię. Dodatkowo wzmacniam całe płuce, bo ogromna zawartość argininy. Jedna szklanka kokosa, to jest właśnie taki kokos, jedna szklanka. Mam ich, kupiłem ich tu 20. Codziennie piję kokosy. Rano i wieczorem, przed każdym posiłkiem piję kokosy. Arginina akurat kapitalnie pomaga w produkcję mocznika, przemianę białka, usuwa z wątroby cały amoniak. Rewelacyjny, rewelacyjny środek. Jest to jedyny płyn, który posiada 22 indeks glikemiczny, a więc bardzo niski indeks glikemiczny. Jest to płyn wewnątrzkomórkowy, więc posiada te same białka, cukry, hormony, co potrzebuje mój organizm, dlatego zastosowałem taki kokos. Posiada też cytokoniny, to znaczy, że muszki od stówki, które znacie, żyją w słoiku około 15 dni. Po zastosowaniu wody z kokosa potrafią żyć 3 miesiące, więc tak przedłużają życie. Przeliczenie na człowieka było 16 lat. Taki płyn, woda kokosowa jest dostępna tutaj, czysta, sterylna. Nie potrzebuje zastosować żadnych dodatkowych środków. I posiada, tak jak powiedziałem, ten indeks GMG 22. Zastosowałem go na własną odpowiedzialność, także pierwszy raz zastosowałem go do. No, nie tylko piję go, ale również go używam jako inhalacja, a więc to poprawia mój stan wydolności całych płuc. Widzę od razu poprawę oddechu, rozcieńczam, 10 kropli na razie daję jadu skorpiona i również 10 kropli wody kokosowej. A więc w stosunku pół na pół robię taki eksperyment. Oczywiście nie polecam, sprawdzę, robię badania, robię to tylko na swoim ciele, żeby to było jasne od samego początku. Nie wiem, jak zarabia jad skorpiona czysty na płuca, 30%, czy nie wstąpi jakieś poparzenie. Mam takie problemy, jak mam, dlatego chcę jeszcze pokazać. Ludzi pyta, dlaczego woda kokosowa. Jest ona tu do nabycia, nie potrzebuje żadnych innych środków. I sprawdzimy zaraz efekty tego. Wydolności płuc, codzienny spacer, będą biegi, yoga i wydolność płuc sprawdzimy po wodzie kokosa zastosowanej ze skorpionem. Pierwsza ze świecie, bo jeszcze nigdzie nie widziałem. Rozmawiając z panem doktor, patrzy na to, pokażemy filmik, co ona powie. Uśmiecha się, no bo oni nie mają przede wszystkim takiego urządzenia tutaj. Jest to rozpylone, dlaczego nie iść z technologią do takiej nanocząsteczki, praktycznie rozbite jednego mikrona w postaci takiej mgły. Kapitalnie płuca to przyjmują, lepiej się od krztusza, lepiej od kaszluje. Rewelacja. Dzielę się z wami uwagami, kto będzie chciał, może oglądać i kiedyś sobie sprawdzę, pokażę wyniki, jak wyszło wszystko. Oczywiście doświadczam, dokumentuję na papierze, drukuję, nie ma tu czary mary, abrakadabra, tak żeby to było jasne od początku. I chcę zobaczyć, jak wyniki. Po to są diagnoza, po to są szpitale, że korzystamy z diagnozy. Ja nie wróżę z fusów od kawy. Tak doświadczam. Kokos stosowałem już wiele lat, 10 lat na Filipinach, 40 dni głodówki. Rewelacyjnie wpływa na moje ciało, doskonale oczyszcza nerki. Ktoś ma problemy z nerkami, są kraje, gdzie są nerki, pije się cały czas doskonale oczyszcza nerki. Jest drogi u nas, nie do nabycia. Tu go mam praktycznie za 2 złote sztukę. Kupuję codziennie świeży, zerwany z drzewa, młody kokos, 5-miesięczny. Który właśnie takie działanie ma. Ogromna zawartość cytokonin, także pomaga to odbudować cały organizm z różnych zanieczyszczeń. I zobaczymy, jak wpłynie na moje płuca. Pozdrawiam, oglądajcie. Nie musisz mówić, nie musisz dawać palucha, nie musisz dawać serducha, byle byś mnie czasami posłuchał. Dziękuję i pozdrawiam. Bądźcie z nami. Hej. Na Kubie oczywiście przyjechaliśmy tu w różnych metodach, jedni żeby podnieść swoją zdrowotność, inni odpocząć, nawet napicie się pina kolady, również jest to relaks dla ludzi, także nie każdy musi
medytować i ćwiczyć, każdy może mieć spać w ten sposób na życie. To młode chłopaki też odreagowują. Zabawa jest to też forma odreagowania i odrzucenia tych myśli. Tutaj my pokażemy filmik, jak robimy tak w małej grupa. Również jakieś robimy edukacje, nie? Na plaży, nie? No, jakby ktoś chciał dołączyć do nas, to tutaj sobie przyjedzie. Można wziąć taki inhalator ręczny, bo będziemy mogli mieć saunę już w trakcie zaczynania sauna. I będzie można sobie ten jacht Skorpiona wykorzystać. Też to dzięki uprzejmości Roberta udało nam się zobaczyć ten jacht Skorpiona. I w saunie go możemy takim ręcznym, nie musi być nawet wiatra na prąd. Po prostu w saunie korzystamy z tego od 5 kropli i również to pomaga. Można stosować zioła, można stosować wroty w tych przybrach, które na przykład się kwilokują. Wiele rzeczy. Także gdy polecamy, to mówię, ja to testuję na własnym organizmie. Komu nic nie polecam, nie sugeruję. Jak sprawdzę, zrobię pełne wyniki, pełne badania, czy są osiągnięcia jakieś, to będziemy mogli widzieć po następnej tomografii, czy straciły się te guzy, które mam teraz akurat, 3-metrowy dół, czy woda na płucach, czy ta skokowidowe, które tam leży po tej grypie. Także obserwujcie nasz kanał, kto będzie chciał dołączyć, to jeszcze może przyjechać do nas i robimy właśnie takie fajne rzeczy. Fajna grupa jest, dzisiaj nam pada akurat deszcz i odpoczywamy. Tu Ela mi pomaga, teraz właśnie zastosuję pierwszy raz na świecie, chcę pokazać. Nikt jeszcze do tej pory nie zostawał jadu Skorpiona rozpylonego nebulizatorem do poziomu takiej właśnie mgły. I dajemy do tego teraz kropelki jadu. Leci? Leci. Nie, nie leci. 2, 3, 4, 5, 6. Damy 6, 7, 8, 9, 10. A więc ryzykuję. Tak jak mówię tutaj, pokazuję wskazówki, jest to tylko na moim organizmie, także nie korzystać, sprawdzę, robię kolejne badania, to pokażę, jak to będą wyniki. I dajemy to wodą kokosową, woda kokosowa arginina, cukra chininy, to polecam. I zakręcamy. I w ten sposób pierwszy raz właśnie taka inhalacja. I na przemytę, nie? O. Zaznaczam, ja Skorpiona. 6 kropelek i woda kokosowa. Czuję. No i co powiesz o tym, o tej metodzie? No to powiedzieć w sprawie, co będziemy wiedzieli. Ja mogę powiedzieć tylko o tej metodzie, którą zastosowałeś. Cieszę się bardzo, że się zgodziłem, żeby zastosować oddechy. Uważam, że oddechy w przypadku twoim są bardzo dobre i zastosowaliśmy oddechy. Więc z tym zatykaniem tego nosa. To jest moja metoda, którą stosuję od lat, jeżeli ktoś ma problemy z płucami. Więc badamy płuca, w jakim stanie są płuca. Grzegorza w ciągu minuty, jeżeli nie oddychamy, nabieramy powietrza i jeżeli minutę utrzymamy, jesteśmy na bezdechu, płuca są w dosyć dobrym stanie. Natomiast jeżeli są na przykład, tak jak w przypadku Grzegorza, było 14 na początku. Jak przyjechałem, prosto z samolotu. Więc płuca były naprawdę w bardzo złym stanie. Po kilku dniach oddechu mieliśmy już 43 minuty u Grzegorza, więc stan naprawdę bardzo fajnie się w ciągu 4 dni praktycznie. Tak, a zobaczymy jeszcze po 2 tygodniach, jak będzie i sprawdzimy. No tutaj badania też Grzegorza się zrobić, jak wróci do Polski. Ja mam tomografię zrobioną, kolejny zrobimy bronchoskopię, efekty, jak to wyszło, jakieś tak, po raz kolejny ta metoda oddychania, jak bardzo się sprawdza, naprzemienna. Z tym nosem, tak? Stosujcie, słuchajcie, tak. To jest tak, wdech lewą dziurką, zatykamy dwie dziurki i wydychamy lewą. No. I dalej, prawą wdychamy, zatykamy obie i wydychamy lewą. I tak przez minutę możemy sobie oddychać i później sprawdzamy, jaki mamy czas na bezdech. Jeżeli jest minuta, jest dobrze. Jeżeli jest mniej, jeżeli jest 15, 30, 40, to jest tak no słabo. Informacja tu jest około 50 minutach, ponad minutę, to w ogóle jest super. No. Zachęcam, bo już kilka razy do stosowania. Przychodziłam COVID, też stosowałam tą metodę i też zadziałała. Bez żadnych leków, tylko oddychanie. Jeszcze stosowałam, że nie będę tutaj robiła kryptoreklamy innych sposobów, natomiast oddech je bardzo zalecam, bo... Zrobimy taki filmik z małą grupką, jak pokażę. To jest tylko do pokazania, to jest...
bez żadnych opłat, bez niczego. Natomiast metody, które opłacamy, ja nie reklamuję tego, że każdy musi sam zadecydować, czy chce kupować, czy nie. Natomiast tutaj ten oddech jest za darmo, wszystko mogę pokazać, no. I na oddechy też, więc polecam bardzo. Sterydy, które kortykoidy, które mi podali w szpitalu, odstawiłem, podzieliłem tabletki na cztery, żeby nagle nie przerwać, można nawet pęknąć serce. Wiele dolegliwości, depresja, sam myśli samobójcze. Już tego nie stosuję, odstawiłem. Nadal beta 50 stosuję. Xeral to stosuję na rozrzedzenie krwi, bo od razu mi kostki puchną. Pokazuję jeszcze raz, zaznaczam, doświadczam na moim ciele. Tutaj połączyłem pierwszy raz wodę kokosową, połączyłem wodę kokosową z jadem skorpiona. Pierwszy raz na świecie tak ktoś to zrobił. Kubańczycy polecają pod język 5 kropli. Ja dałem tutaj na początek 6, będę dawał więcej. Wyłączę te misie. Jeszcze to zawracaj leży. Muszka od stópka, którą znacie. Żyje normalnie 15 i 20 dni. W wodzie kokosowej zamknięta w słoiku, żyje 3 miesiące. Tak woda kokosowa potrafi ratować tą muszkę od stópkę, która jest. Robiłem wodę stosową na Filipinach. 42 dni byłem na wodzie. Tak jestem zafascynowany. Woda kokosowa jest to nieprzerobiona żadną wysokowirówką, czy wolnowrotową, czy żywowrotą. Jest nierozerwana cytoplazma, a więc tak jakby nam to stworzył twórca, gotowe do picia, podane do organizmu. Udaje się nawet dożylnie. Woda kokosowa posiada tak jak nasz organizm, nie potrzeba Fenolingera, nie muszę rozcieńczać tego żadnym solą soli rozwoju fizjologicznej, bo posiada 600 mg sodu, 900 potasu, więc tak jak nasze osocze. I to jestem tak zafascynowany dla tego wodą kokosową. I zastosowałem to, jeszcze raz zaznaczam, nie wiem co mi się stanie, mam ciśnienie, wiesz, jak spadnie ciśnienie, będę mierzył tutaj za ciśnienie. Co się zrali z tętnem? Tętno mam cały czas, jak nie wezmę 160, no, nie mogę tego odstawić. Również talerką nie mogę odstawić, bo to jest zakrzepica, która wystąpiła po tej grypie, którą mam, jak ją zwał, tak ją zwał. Po schodach jeszcze nie potrafię chodzić na trzecie piętro, bo mnie męczy. Robię już kilometry po plaży, tak jak powiedziała Ela, już saturację mam, bo przyjechałem tutaj, miałem 15 sekund, teraz mam 40 sekund, wytrzymuję nawet zdechu. A że jestem zafascynowany. Są takie urządzenia, dlatego można korzystać i polecam innym. Po powrocie oczywiście zrobię pełne badania w szpitalu. Doświadczam to tylko i wyłącznie sobie. Zaznaczam, że nie wybrałem się jak Filip Stonopi. Jestem po fizjoterapii, po radiologii. Także ta moja wiedza przydaje mi się teraz w korzystaniu. Tak, mamy tutaj głośne na sali, bo jest wiele wycieczek, wiele ludzi. Także pozdrawiam wszystkich, kto będzie chciał do nas dołączyć. Takie metody rewelacyjne zrobię, a wynikami wam się pochwalę i wtedy mogę dopiero komuś polecić. Czy takie rozcieńczenie jadu skorpiona dojdę do 10 kropli i będę to łączył wodą kokosową. Pozdrawiam wszystkich, oglądajcie nasz kanał. Nie chodzi tu o palucha i o serducha, tylko żeby rozszerzać zdrowie i nasze życie. Na hali trochę głośno, nie możemy nigdzie prądu znaleźć 220, także muszę korzystać z auli tu ogólnej. Mam i ciśnieniomierz, woda kokosowa. Przestałem brać już właśnie sterydy, podzieliłem tabletkę na cztery, jeszcze raz przypomnę. Nadal muszę bać beta blokery, bo cały czas występuje migotanie. Jak to zwał, czy po katarze, po tym połączyłem, pokazuję, żeby nie zmarnować sobie. Zastosowałem pierwszy raz jad skorpiona, który na Kubie jest stosowany przy raku prostaty i raku płuc. Mam te guzy, pokażę, doświadczę. Zobaczymy, czy jakieś efekty poprawią się. Oddycham teraz cały, zastosowałem 6 kropli, teraz po raz pierwszy na świecie taką metodę, bo jeszcze nie widziałem na internecie. Jest wiele metod, każdy ma taką zimną, są wspaniali ludzie, którzy szerzą wiedzę. Ja to muszę zrobić szybko, żeby jakieś efekty były po powrocie, żeby wrócić do pracy. Można stosować wiele rzeczy, można stosować witaminę C dożylną, DMSO, można stosować metodę Ashkara. Dzisiaj każdy ma prawo wybrać sobie jakąś z metod, która pomoże mu stanąć szybko na nogi. Ja już po prostu robię parę kilometrów dziennie po plaży, cały czas zwiększa się tracja moich płuc. Przyjechałem tutaj, no to miałem 15 sekund, także po schodach jeszcze mi jest ciężko wchodzić. Takie urządzenie sprowadziłem i tą wodą jestem zafascynowany. Zaznaczam, woda jest to najlepsze osocze świata, które może być, czy płyn izotoniczny, potrzebuję rozcieńczać tego płynem Ringera. Boję się zastosować jeszcze sam jad, 30% jad, także zastosowałem to teraz wodą kokosową, która jest doskonałym nośnikiem tego jadu skorpiona. Jestem po takiej właśnie 10-minutowej kuracji teraz. Pokazuję wam to, żeby przybliżyć temat. Dopiero po sprawdzeniu, cały czas nic nie sugeruję. Jest to robione tylko i wyłącznie na moim kanale. Także zajmuję się tym. Jestem po skończonej fizjoterapii i radiologii. Także mogę wykorzystać teraz tą moją wiedzę. Pracowałem 7 lat w katedrze
patomorfologii w Zabrzu z profesorem Szczurkiem, z Religą. Robiłem zdjęcia wszystkich sekcji. Widziałem wiele płuc, które wyglądają, jak wyglądają po papierosach, po przejściach grypowych. Robiłem to 30 lat temu. Także mam doświadczenie i teraz ratuję moje płuca, bo takie są, jak są. Pokonałem straszną trasę na Kubę. Przyjechałem tutaj nie napić się wódki czy pobawić, tylko przyjechałem tutaj w celach leczniczych. Cały czas zabezpieczam się, mamy właśnie śniemierz, jakby się coś działo. Pozdrawiam wszystkich, aby gdzie ktoś chciał dołączyć, cały czas tu jesteśmy. I myślę, że ta kuracja dopiero po powrocie, po kolejnym zrobieniu tomografii, po kolejnym zrobieniu bronchoskopii, zobaczymy, jakim stanie jest. Mam już wynik, który Agata nie odbiera, kazałem nie przekazywać. Nie chcę wprowadzać złej energii, również tę energię wszystkie bierze w Tesle. Nie podważam żadnych metod naturalnych, wspaniałych ludzi, terapeutów, którzy to robią. Szukam innej metody. Możliwe, że też komuś może przydać się w życiu taka metoda. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i oglądajcie nasz kanalik. Kto będzie chciał, może skorzystać z takiej metody. A efekty pokażę już na papierze, udokumentowane. Tu nie ma czary-mary, że tutaj coś jest naciągane. Mam wyniki pokazane na wcześniejszych filmikach, są wydrukowane, w jakim stanie są teraz płuca, w jakim przyjechałem tutaj na Kubę. Także dziękuję za uwagę. Myślę, że komuś się przyda taki materiał. Wykorzysta, czy w swoim życiu, czy ma podobne problemy z płucami. Wielu ludzi teraz doświadcza problemów po jakiejś tej grypie, czy po jakichś swoich zapaleniu płuc. Ja to miałem bardzo silne zapalenie płuc, popełniłem wiele błędów. Za dużo leżałem 3 tygodnie, a więc samo leżenie spowodowało zapalenie płuc. Także dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy wszystkich. Do zobaczenia. Hej.